Drodzy bracia i siostry, dzisiaj usłyszeliśmy obszerny fragment opisujący dalsze perypetie Józefa, które są bardzo skomplikowane. Można powiedzieć, że jego historia jest jak jakaś telenowela pełna zwrotów akcji, wydarzeń, których nie można byłoby się spodziewać, bo jak usłyszeliśmy, ten, który został sprzedany przez rodzonych braci w niewolę, w tej niewoli odnajduje się całkiem dobrze. Jego Pan, widząc, że ma zarówno talenty naturalne, jak i łaskę Bożą, która go wspiera, czyni go zarządcą swojego domu. I można powiedzieć, że ta tragedia, którą było uprowadzenie w niewolę, obraca się w coś całkiem dobrego. Ale kiedy już wydaje się, że jego sytuacja jest dobra i ustabilizowana, to zostaje fałszywie oskarżony przez żonę swego pana i wtrącony do więzienia. I ktoś mógłby powiedzieć, no znów tragedia, znów wydarzenie, które może kompletnie złamać życie człowiekowi. Ale i w tym więzieniu Pan Bóg nie przestaje wyświadczać Józefowi łaski. Józef pozyskuje sobie przychylność z głównego tego nadzorcy więzienia. A po kilku latach, kiedy Faraon ma dziwne sny, których nikt nie potrafi wytłumaczyć, to Józef, obdarzony takim charyzmatem tłumaczenia snów, wyjaśnia je Faraonowi i z więźnia, z niewolnika, staje się zarządcą całego Egiptu. Można powiedzieć, historia niewiarygodna. I kiedy słyszymy tego typu historię, to od razu mamy ochotę powiedzieć, no tak, opatrzność nad nim czuwała. Tyle sytuacji, które mogłyby mu zniszczyć życie, a ostatecznie i tak zostaje kimś bardzo ważnym, kimś wielkim. Jak to jest z tą opatrznością? Bo my czasami używamy tego pojęcia opatrzność, niekoniecznie rozumiejąc, o co w nim tak naprawdę chodzi. Francuski filozof Pascal, kiedy był jeszcze małym chłopcem, to miał taką przygodę, że kiedy jechał konno, koń zrzucił go z siodła, ale małemu Błażejowi nic się nie stało. Po powrocie do domu mówi do swojego ojca: tato, tato, opatrzność dzisiaj nade mną czuwała. Koń mnie zrzucił, ale nic nie połamałem. Ojciec spojrzał na chłopaka i powiedział: widzisz, nade mną opatrzność czuwała bardziej, bo ja dzisiaj cały dzień jeździłem konno, a ani razu nie spadłem. Jak to jest z tą opatrznością? Opatrzność czuwa nad nami ciągle, czy tylko czasami? Czy opatrzność jest tylko wtedy, kiedy miałeś wypadek i wyszedłeś z niego bez szwanku, albo jakieś inne niebezpieczeństwo, którego udało ci się uniknąć? A co z tymi sytuacjami, kiedy jednak był wypadek i rzeczywiście doznałeś krzywdy? Jak połamałeś nogi, albo stało się coś jeszcze gorszego, to co? Wtedy opatrzność nad tobą nie czuwała? Jak to jest z tą opatrznością? My czasami sprowadzamy opatrzność do takiego prostego mechanizmu, że to jest jakieś wynagrodzenie za nasze modlitwy. Czasami sprowadzamy działanie Pana Boga do takiego bankomatu, że jak odpowiednio dużo tam wpłacę moich modlitw, to Pan Bóg się odwdzięczy tym, że w trudnej sytuacji mnie wyratuje. Ale to w ogóle nie jest żadna relacja, to jest czysta ekonomia. Bracia i siostry, nam jest trudno zrozumieć Bożą opatrzność, dlatego, bo my nie bardzo ufamy Panu Bogu. My tak naprawdę, pomimo tego, że często deklarujemy się jako ludzie wierzący, to nie przeżywamy naszej codzienności w perspektywie wiary. Mówimy, że Bóg jest dla nas najważniejszy, ale czy naprawdę najważniejsza jest dla nas relacja z Nim? Czy naprawdę najważniejsze jest życie wieczne? Pomyślcie tylko o tym, jak składamy sobie życzenia. Czego sobie ludzie życzą przy stole wigilijnym? No, najbardziej popularne życzenie, które pada podczas łamania się opłatkiem, to jest nawzajem. No, ale to pominijmy, bo to tylko świadczy o braku kreatywności tych, którzy składają życzenia. Ale czego sobie życzymy oprócz tego nawzajem? Zdrówka, zdrówka, zdrówka i jeszcze raz pieniędzy. Nie jest tak?
I co, zdrowie ciebie zbawi? Zdrowie jest najważniejsze? Ile razy tak mówimy, że byle było zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. I co, umrzesz w dobrym zdrowiu i pójdziesz do piekła. Też mi zysk. To zdrowie jest najważniejsze, czy życie wieczne jest najważniejsze? Życzymy sobie pieniędzy, jakby te pieniądze miały nam uratować życie. Życzymy sobie pomyślności i myślimy, że dobrze sobie życzymy. A to jest najgłupsze życzenie, jakie możesz człowiekowi złożyć. Bo życzyć pomyślności, to znaczy, żeby twoje życie układało się po twojej myśli. A ja wiem, że jakby moje życie układało się po mojej myśli, to byłbym bardzo nieszczęśliwy. Bo prawda jest taka, że ja naprawdę niewiele moim rozumem ogarniam i to, czego sam sobie życzę, wcale niekoniecznie jest dla mnie dobre. Nie życz człowiekowi pomyślności, ale życz mu, żeby się układało po Bożej myśli. To nie zdrowie jest najważniejsze, ale szczęście, zbawienie, miłość. A może ta choroba jest komuś do czegoś potrzebna? Skąd ty wiesz? Ale my się boimy życzyć drugiemu człowiekowi, którego kochamy, żeby życie układało się po Bożej myśli. Bo my się boimy Pana Boga. Bo nam się wydaje, że jak tak całkowicie powiemy, jak niby codziennie się modlimy w Ojcze Nasz, jak słyszeliśmy w Ewangelii, bądź wola Twoja. Ale jak tak naprawdę będzie ta wola Boża, to my się boimy, że nas jakaś krzywda spotka. Pójdźcie na cmentarz. Zobaczcie, co tam ludzie piszą na cmentarzu. Na niejednym nagrobku jest napisane: Bóg tak chciał. No to jak ty masz takie wyobrażenie o woli Bożej, że Bóg chciał czyjejś śmierci, to rzeczywiście będziesz się bał życzyć komuś, żeby wola Boża się spełniała w jego życiu. A skąd nam przyszło do głowy, że Bóg chciał czyjejś śmierci? Pismo Święte mówi jasno w Księdze Mądrości, że Bóg nie pragnie niczyjej śmierci. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Taki napis na nagrobku, że Bóg tak chciał, jest nieprawdą. Jest jedna, jedyna śmierć, której Bóg chciał. I to jest Jego własna śmierć na krzyżu, po to, żeby odkupić mnie i ciebie. Każda inna śmierć nie jest chciana przez Boga, ale jest przez Niego dopuszczana, bo staje się lekarstwem na nasze życie oddalone od Boga. My bez śmierci nie wejdziemy do wiecznego szczęścia, dlatego Bóg dopuszcza śmierć. Ale Bóg chce życia, a nie śmierci. Tak, to prawda. Bóg dopuszcza pewne sytuacje w twoim życiu, które są trudne, które są po ludzku niezrozumiałe. Bóg to robi dlatego, że naprawdę ciebie kocha. A ponieważ ciebie kocha, to pozwala ci doświadczać konsekwencji twoich wyborów. Pozwala ci doświadczać tego, że ten świat jest niedoskonały. Jest niedoskonały z natury, ale jest jeszcze bardziej niedoskonały przez nasze grzechy. I Bóg w swojej miłości nie jest nadopiekuńczym ojcem, ale jest takim ojcem, który chce ciebie prowadzić do celu, jakim jest zbawienie. To nie jest tak, że Bóg jest w tym okrutny, bo Bóg dopuszcza zło w naszym życiu tylko z jednego powodu. Dlatego, bo On może z tego zła wyprowadzić dobro. Z największego zła, jakie wydarzyło się w historii świata, to jest z bogobójstwa, z tego wydarzenia, kiedy my ludzie zabiliśmy Syna Bożego, ukrzyżowaliśmy Go. Bóg z tego największego zła wyprowadził największe dobro, zmartwychwstanie, które jest rękojmią naszego zmartwychwstania. I tak samo z każdego zła w twoim i moim życiu Bóg może wyprowadzić dobro pod jednym warunkiem, że ty naprawdę mu powiesz: bądź wola twoja. Bo jak ty chcesz układać życie po swojemu, to jak Bóg ma wyprowadzić dobro z tego w twoim życiu, jak ty chcesz, żeby była twoja wola? Celem opatrzności, bracie i siostro, nie jest to, żebyś nie połamał sobie nóg. Celem opatrzności nie jest to, żeby było po twojej myśli. Celem opatrzności jest to, żeby doprowadzić ciebie do miłości. Dlaczego Pan Bóg pozwala na te wszystkie perypetie w życiu Józefa? Bawi się z nim w kotka i myszkę? Sprzedadzą cię w niewolę, zostaniesz zarządcą domu. Fałszywie cię oskarżą, pójdziesz do więzienia, potem faraon cię z tego więzienia wyprowadzi.
Po co to wszystko? Nudziło się Panu Bogu? To wszystko jest po to, żeby Józefa wyrwać z jego egoizmu. Bo Józef nie był święty, on też miał swoje wady. Jego bracia sprzedali go niesprawiedliwie w niewolę, ale Józef nie był też bez winy. Józef był egoistą i pyszałkiem. On sam w młodości miał takie sny o potędze. Śniły mu się snopy, które kłaniały się największemu snopkowi i on to interpretował w ten sposób, że oto wszyscy jego bracia, a nawet ojciec i matka pokłonią się jemu. I to się rzeczywiście stanie. Ale to się nie stanie dlatego, że on jest lepszy od swoich braci, ale dlatego, że Pan Bóg tak poukłada jego historię. A Józef potrzebuje tego, można powiedzieć, takiej chlejki górskiej wydarzeń, wzlotów i upadków, po to, żeby przełamał się w nim jego egoizm, żeby on zobaczył, że to nie on jest autorem swojego życia. Bo my nie mamy być autorami naszego życia, ale lektorami, którzy odczytają to, co Pan Bóg dla nas przeznaczył, to, czego Pan Bóg chce. I Józef jest oporny, Józef ma twardy kark, dlatego Pan Bóg musi dopuścić w jego życiu tak trudne wydarzenia. Ale jak odkryjemy jutro, te trudne wydarzenia uformowały jego serce do miłości, do wyrozumiałości, do przebaczania. Bo zobaczył, że to wszystko jest w rękach Boga, że on nic sobie nie zawdzięcza, a wszystko zawdzięcza Bogu. Mówiłem wczoraj o tym, że nam jest trudno kochać, że jesteśmy egoistami, że nie potrafimy miłować nieprzyjaciół. I właśnie dlatego Pan Bóg dopuszcza w moim i Twoim życiu różne wydarzenia, które mają nas nauczyć miłości. Pan Bóg się nie bawi z Tobą w kotka i myszkę. Pan Bóg Ciebie nie testuje, bo On jest miłosierny, a nie okrutny. Ale Pan Bóg widzi, że czasami nie ma innego sposobu, żeby uzdrowić nasze serce z egoizmu, jak pozwolić nam doświadczać niektórych konsekwencji tego, co robimy. Żebyśmy przestali myśleć, że my wiemy najlepiej. Żebyśmy przestali być takimi przyklejonymi do naszego planu na życie. Bo człowiek, który jest taki przyklejony do swojego planu na życie, będzie bardzo, bardzo sfrustrowany. Bo bracie i siostro, Twój plan na życie się nie spełni. Nie ma takiej opcji. Mój plan na życie też się nie spełni. A niby czemu miałby się spełniać? Co, my jesteśmy Panem Bogiem? Niby czemu miałoby być tak, jak ja chcę? Jak człowiek jest taki bardzo mocno, jak mówię, przyspawany do swojego planu, to się rozczaruje. Zresztą w ogóle skąd pomysł, że ten nasz plan na życie jest najlepszy? Co to myśmy wszystkie rozumy pozjadali? Ja nie wiem, co będzie za 10 minut, nie wiem, czy dokończę to kazanie. A miałbym planować życie? Pewnie jakieś plany, marzenia trzeba mieć, ale w każdym z nich trzeba mówić: bądź wola Twoja, bo Twoje marzenie, Panie Boże, Twoje marzenie o mnie jest 100 razy piękniejsze niż moje, bo ja mam małą wyobraźnię, a Ty mi chcesz dać 100 razy więcej niż ja jestem w stanie sobie wyobrazić. Bracia i siostry, my naprawdę nie rozumiemy naszego życia. Naprawdę nie jesteśmy w stanie naszym rozumem ogarnąć, po co są pewne wydarzenia. I czasami pytanie, dlaczego, po co, jest zwyczajnie nie na miejscu. Bo jak spotyka Ciebie tragedia, to trudno jest wytłumaczyć. Jak rozmawiam z rodzicami, którzy stracili maleńkie dziecko, to ani ja, ani oni, ani nikt inny na ziemi nie ma odpowiedzi, dlaczego taka tragedia dotknęła ich serca. Nie wiem dlaczego. Bóg to wie. Jest taka historyjka, nie wiem czy prawdziwa, ale na pewno bardzo mądra, która pokazuje to, jak mało my jesteśmy w stanie zrozumieć z naszego życia. To jest historia o chłopcu, któremu w wieku 10 lat przytrafił się wypadek i stracił lewe ramię. Musiano mu je amputować, żeby ocalić jego życie. Tragedia. 10-letni chłopiec bez ręki. Jego matka, żeby jakoś pomóc mu w dalszym rozwoju, żeby nie był taki zupełnie wypchnięty na margines,
zapisała go do klubu judo, żeby mógł coś trenować, być z innymi chłopcami, żeby nie czuł się taki gorszy. Zaprowadziła go do trenera i mówi: panie trenerze, czy on by mógł trenować te sztuki walki? No nie ma jednego ramienia, ale może mógłby coś robić. Trener popatrzył na niego i mówi: no wie pani, nigdy nie miałem takiego przypadku, ale zobaczymy, no coś na pewno będzie robił. Stanął razem z innymi chłopcami na macie. Trener zaczął ich uczyć pewnej techniki, jakiegoś tam rzutu. Trenował jak inni. Po jakimś czasie inni chłopcy zaczęli trenować jakieś inne techniki walki wręcz, a jemu trener kazał ciągle trenować to samo, w kółko i w kółko. No, pomyślał sobie chłopak: widocznie jestem inwalidą i jedyna rzecz, którą mogę trenować, to właśnie ta. Trudno, będę trenował to. Minęło parę miesięcy, przyszły jakieś zawody i trener, wyznaczając najlepszych zawodników, wyznaczył również tego jednorękiego. Wszyscy się dziwili, on sam nie mógł wyjść ze zdumienia, że on, inwalida, ma reprezentować klub na zawodach. No ale pojechał, stanął na macie, przeciwnik się uśmiechał pod nosem, że będzie walczył z kaleką. Nie minęło parę minut, a przeciwnik leżał na macie, powalony przez tego inwalidę. Wszyscy się zdumiewali, przyszedł kolejny pojedynek, znów ów chłopak wygrał i kolejny, wygrał całe zawody. Przychodzi zdumiony do trenera, nie wierząc własnym oczom, i mówi: panie trenerze, jak to jest możliwe, że ja, inwalida, pokonałem zdrowych chłopaków? On mówi: widzisz chłopcze, bo ta jedna technika, którą kazałem ci ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć bez końca, polega na tym, że twój przeciwnik, żeby się przed tobą obronić, musiałby cię złapać za lewe ramię. A ty nie masz lewego ramienia i przez to jesteś niepokonany. Bracia i siostry, nam się wydaje, że brak w naszym życiu, którego doświadczamy, jest największą tragedią. A może być tak, że to, czego ci brakuje, będzie źródłem twojego zwycięstwa, jeżeli tylko zaufasz Bogu, tak jak ten chłopak zaufał trenerowi. W niebie się dowiesz, po co były pewne rzeczy w twoim życiu. Choć tam już nie będziesz tak naprawdę pytał, bo ogarnięty Bożą miłością będziesz wszystko rozumiał bez słów. Dlatego, bracia i siostry, my potrzebujemy wyrywać się z tej skorupy naszego planu, naszego egoizmu. Bo, bracia i siostro, prawda jest taka, że my mamy plan nie tylko na swoje życie, ale bardzo często mamy plan na życie wszystkich dookoła. Ile to jest matek czy ojców, którzy mają doskonały plan na życie dzieci, wnuków, a jakby dożyły, to i prawnukom by zaplanowały. Ale i dzieci potrafią mieć plan na rodziców, jeden sąsiad na drugiego sąsiada. A skąd ty wiesz, co będzie dla nich dobre? Może to, czego ty dla nich pragniesz, wcale nie będzie dobre. My, bracia i siostry, niewiele rozumiemy. Pewna kobieta wprowadziła się do nowego domu. Rano w sobotę wyszła do salonu, patrzy przez okna, a tam sąsiadka robi pranie. Patrzy przez te okna i to pranie takie brudne, woła męża i mówi: zobacz, ta nowa sąsiadka, zobacz, jaka niezdara. Niby zrobiła pranie, a takie plamy na pościeli. Mąż wzruszył ramionami, co go to obchodzi. Ale ta, co sobotę patrzyła, jak sąsiadka wiesza pranie, i za każdym razem plama na plamie, podśmiewała się z niej, ale któregoś razu weszła do salonu i patrzy, a pranie czyste. Woła męża i mówi: patrz, patrz, ta głupia się wreszcie nauczyła prać. Mąż na nią spojrzał i mówi: wiesz, ja nie wiem, czy ona się nauczyła prać, czy nie, ale wiem, że wczoraj umyłem okna. Bracia i siostry, my często mamy plan na życie drugiego człowieka, a nie zdajemy sobie sprawy, że patrzymy na niego przez brudne okna naszej duszy. I nam się wydaje, że chcemy dobrze, a nie widzimy, że nasze patrzenie na drugiego człowieka jest splamione naszym egoizmem. Dlatego, bracia i siostry, w życiu naszym nie chodzi o to, żebyśmy my realizowali nasz plan, a jeszcze mniej chodzi o to, żeby Bóg realizował nasz plan. Ale chodzi o to, żeby się wypełniała Boża wola, która nas doprowadzi do miłości. I to jest zadanie dla mnie i dla ciebie na dzisiaj.
żebyś usiadł sobie spokojnie w ciszy, pomyślał o tych wydarzeniach, których nie rozumiesz, o różnych dramatach i tragediach twojego życia. Jak się nad tym zastanowisz, to zobaczysz, że po wielu latach niektóre z nich już zrozumiałeś. I może być tak, że dzisiaj widzisz, że pewne wydarzenia z historii twojego życia rzeczywiście były dla ciebie dobre. Ale wielu wydarzeń dalej nie rozumiesz. Nie szkodzi. Zrozumiesz je w niebie. Szczęście nie płynie ze zrozumienia, ale ze zaufania. Pomyśl o tych wszystkich tragediach, których nie rozumiesz, o twojej chorobie, o przedwczesnej śmierci bliskich, o stracie pracy, o różnego rodzaju rozczarowaniach i powiedz Bogu, bądź wola twoja. Wiem, Boże, że ty nie pragniesz dla mnie zła, ale dobra. Ja, Panie Boże, nie rozumiem tych wydarzeń, ja bym ich nie chciał, ale wiem, że ty z każdego zła potrafisz wyprowadzić dobro. Oddaj swoją historię życia, swoje dramaty Panu Bogu. A jak rzeczywiście powiesz, bądź wola twoja, to Jego wola się spełni, a Jego wolą jest twoje nieskończone szczęście. Amen.